Kolejne świadectwo, akurat tym razem będzie z mojego życia, będzie dotyczyło albo właściwie będzie skierowane dla palaczy. Paliłem papierosy. To było jakieś jeszcze 8 lat temu, kiedy paliłem ich do trzech paczek, jak jechałem samochodem w trasę. No i popalałem sobie na całego. I próbowałem rzucać a tak, aż jak na wszystkie sposoby. No nigdy nie dawało rady. I pewnego pięknego razu jadę z Warszawy z towarem. Był bardzo silny mróz, minus 20 stopni. I na, przy takim wiadukcie stoi ktoś, macha na stopa. Zatrzymuje się. Wchodzi jakiś człowiek z twarzy, widać, że lubił sobie popijać. Taki czerwony. I od drzwi mi krzyczy. Oj, niech Panu Bóg błogosławi, niech Panu Bóg błogosławi, że Pan stanął, bo bym tu zamarł, niech Panu Bóg błogosławi. No ja już zacząłem wręcz łzy e, lać, zacząłem płakać, bo wiedziałem, że coś się będzie działo, nie? Mówię, chłopiem, i już Bóg pobłogosławił. Nie piję prawie 10 lat, mam szczęśliwą rodzinę, to naprawdę jest błogosławieństwo. I ten człowiek tak spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Jak pan tak to? Otwarcie mówi do mnie, do obcej osoby. Mówię, no ale ja się tego nie wstydzę. Mówię, no to przecież to jest wielka łaska, że mogę nie pić, nie? No i ten człowiek mówi, to ja panu też coś powiem. Ja jestem alkoholikiem, właśnie wracam od lekarza i ja nie wiem, co mam robić. Ten lekarz powiedział, że mam się leczyć, chodzić na terapię. Czy warto? I mówię, a dokąd pan jedzie? Do Rypina. No i tak się złożyło, że. Miałem jakieś dwie pół godziny, żeby z tym człowiekiem porozmawiać. No i przez całą tą podróż opowiedziałem mu, słuchaj, jeżeli masz wroga, to jak masz go pokonać, jeżeli go nie znasz? I choć terapia, jest to dużo teorii, dużo, naprawdę dużo teorii, to jednak pozwala w trudnych sytuacjach poradzić sobie. I człowiek wie, co ma zrobić, gdzie zadzwonić, do kogo się udać. No i tak rozmawialiśmy i w pewnym momencie ja mówię tak widzę, że ma pan żółte palce, ale chyba pan nie pali. On mówi, no nie palę, nie? o już kupę lat nie palę. A mówię, a jak to pan zrobił, nie? No mówi, ja ci powiem, jak to zrobiłem, jak ty mi powiesz, jak to zrobiłeś. A w życiu tego człowieka było dużo, dużo złych rzeczy. Opowiadał mi nawet, że przychodził na jego łóżko w nocy diabeł i chciał go zabrać nie? no i mówi że nie, nie chce iść z tym diabłem no ale mówię, no to jak to było z tym, z tym paleniem, bo on mówi tak pewnego dnia mówi, postanowiłem że nie palę i wytrzymałem jeden dzień potem drugi, potem trzeci, potem tydzień potem miesiąc i mówi, tak minęło mi ileś tam lat mówi, a ty jak zrobiłeś, że nie pijesz ja mówię, no pewnego dnia stwierdziłem, że to już dosyć Wytrzymałem jeden dzień, drugi, tydzień, miesiąc, rok. No i tak minęło mi prawie 10 lat. I podróż dobiegła końca. Stanąłem, wyszedłem jeszcze, uściskałem tego człowieka, powiedziałem: Niech cię tam Bóg błogosławi, niech cię prowadzi. I rozstaliśmy się. Jak tylko zamknął drzwi, pierwsze to zrobiłem. Uderzyłem zaraz do tych papierosów, które miałem w schowku, włożyłem do ust, odpalam. I co się dzieje? Zacząłem się dusić. Tak się zacząłem dusić, że po prostu tego papierosa wyrzuciłem przez okno. Całą tą paczkę zgniotłem, wyrzuciłem do śmieci. No i tak ja 8 lat, jak nie palę. Także warto komuś pomóc, bo to zawsze dobrem wróci do ciebie. Kaupan.